Cześć, Alice. Jest fatalnie. Och, królowa rozkazała schwytać dzikie zwierzę. He? Och, czarownie! Znaleźliście je wreszcie, brawo! No, nie mamy całego dnia. Otwórzcie skrzynię. Blop, blop. Jaki uroczy! To dziecko Inwersa! Napichaj trefla, co to ma być? Jestem Rewersa. Co ja tutaj robię? Gdzie jest mój tata? Mieliście złapać Inwersa, a nie to małe dziecko! Powiedz mi, maluchu, ty też jesteś odwracaczem? Jak twój tata? Masz może te same moce, co on? Tak, chociaż nie jestem tak potężny jak on. Nieważne, wystarczy. To pilne. Słoiczek drzemu jest pusty, a zbliża się podwieczorek. Odwróć to dla mnie. I będę mógł wrócić do domu? Jeśli zrobisz, co każę, maluszku. Dobrze! Mogę już wrócić do domu? Tu. Jasne, że nie. Jest mnóstwo innych rzeczy, które dla mnie odwrócisz. Karty! To niesprawiedliwe. On chce tylko wrócić do domu. Musimy mu pomóc. No wiem, ale królowa jest złośliwa. Nigdy go nie wypuści. Chyba, że stanie się miła. Szybko, czas na podwieczorek. Odwróć też to. Od kiedy to królowa ma małego odwracacza? Nazywa się Rewerso. Królowa więzi go, by korzystać z jego mocy. Jego tata na pewno się o niego martwi. A teraz odwróć to. Nie lubię gorzkiej czekolady. Odwróć to. Czy ja też mogę skorzystać z mocy odwracacza? Nie martw się, chcemy ci pomóc. Ups. Alice? Ty... Dlaczego tak stoisz? Proszę, usiądź na moim miejscu. Poczęstuj się jeszcze ciastem. A niech to karotka! Nie sądziłam, że kiedyś to powiem, ale naprawdę lubię królową. Mów za siebie! No i proszę, dobry z ciebie chłopak. No i? Nieźle, co? Królowa jest miła i ma dobry humor.